Zapraszamy na przegląd prasy śląskiej. Bardzo proszę, artykuły, które są bardzo istotne dla życia naszego regionu, wyselekcjonowaliśmy specjalnie dla Państwa i teraz prezentujemy pokrótce, co dzieje się w naszym regionie, tak żebyście Państwo wiedzieli, pozdrawiając jednocześnie mieszkańców tych terenów, o których mowa. Kronika Beskidzka na dobry początek. Wodnik reaktywacja to artykuł, który można znaleźć na 6 stronie Kroniki Beskidzkiej. Proszę spojrzeć. Wodnik reaktywacja. W sobotę 31 sierpnia na zakończenie wakacji otwarta zostanie czechowicka pływalnia Wodnik, która została zalana w czasie czerwcowego oberwania chmury nad miastem. Wtedy w 15 minut basen został niemal zniszczony przez wodę. Paradoks, prawda, że basen może zostać zniszczony przez wodę, ale tak właśnie się stało. Ogromne straty, 450 tysięcy złotych. Tyle kosztowało naprawienie wodnika, ale dobra jest informacja taka, że przy okazji dokładnie wymieniono wodę, więc od 31 sierpnia mieszkańcy Czechowic będą mogli znowu korzystać z wodnych atrakcji. Od kilku dni cała aparatura, jak pisze Kronika Beskidzka, pracuje pełną parą, tak żeby zdążyć na zakończenie wakacji, zaprosić mieszkańców Czechowic na basen. No i mamy nadzieję, że takich kataklizmów już w tym rejonie więcej nie doświadczymy. Przypominam, 31 sierpnia, jak donosi Kronika Beskidzka, wodnik zostanie reaktywowany. Szybciutko przenosimy się do Krapkowic. Tygodnik krapkowicki. I tutaj ciekawostka, drodzy Państwo. Zastanawiamy się, jaki pomysł na biznes opracować, żeby móc cieszyć się swoją pracą, czerpać z tego korzyści. Pewnemu dżentelmenowi o imieniu Józef, dokładnie panu Józefowi Ratajowi, w 97 roku mało kto dawał powodzenie, jeżeli chodzi o swój biznes. Pan Józef wpadł na pomysł, żeby sprzedawać kamienie, torf i inne elementy ściółki leśnej. Na początku patrzono na niego z przymrużeniem oka, a tu się okazuje, że osiągnął sukces. O jednym takim, co kamienie sprzedawał, kiedy w 97 roku Józef Rataj postanowił w smolarni zająć się hurtową sprzedaży kamieni, wiele osób z politowaniem pukało się w głowę. Dziś mu zazdroszczą, 16 lat działalności, pierwsza firma tego typu w kraju. No i pan Józef cieszy się raz, że ze swojej pracy, a dwa, że dużymi dochodami. Wywiad z panem Józefem znajduje się na 21 stronie tygodnika krapkowickiego. Można zobaczyć też zadowolonego pana Józefa, który patrzy na swoją farmę kamieni, bo tak to w Stanach Zjednoczonych byśmy nazwali. Klienci nam ufają, bo nie tylko jesteśmy najtańsi, ale również bazujemy na naturalnych materiałach, a więc recepta na sukces w tej branży to naturalne materiały. Kamień, zanim pana Józefa, zawsze człowiekowi towarzyszyć będzie. Tygodnik krapkowicki, tam więcej w tym temacie. Prywatne szkoły zamiast dziur w drogach. Strzelec Opolski. Szybciutko zostajemy w województwie opolskim, przenosimy się do innej gminy. W Strzelcu Opolskim opisujemy sytuację szkoły ze Strzelec. Szkoła specjalna numer 8 została zlikwidowana, nie było dotacji, nie było pieniędzy. Tutaj dziennikarze opisują, jak prywatna inicjatywa spowodowała, że nauczyciele, a także rodzice reaktywowali szkołę, ale w prywatnej formie. Jest to pewnego rodzaju szansa raz, że dla dzieci, dwa, że na rozwój zawodowy dla wszystkich pracowników i nauczycieli pracujących w szkole zamkniętej numer 8. Pokazuje to także moc pewnego rodzaju poruszenia społecznego, które w takich sytuacjach potrafi się zjednoczyć, a jednocześnie zrobić coś dobrego. Prywatne szkoły zamiast dziur w drogach, pyta redaktor, który w otwartym pytaniu na koniec zadaje pewną tezę, czy dzięki temu radni Strzelec Opolski będą mieli więcej pieniędzy na to, żeby łatać dziurawe drogi. W Strzelcu Opolskim więcej informacji można znaleźć na stronie drugiej. Prywatne szkoły zamiast dziur w drogach polecamy tym, którzy zainteresowani zwłaszcza oświatą. No, teraz sytuacja, drodzy dżentelmeni, dla panów bolesna, choć z drugiej strony, no, alimenty płacić trzeba, nie ma co się wymigiwać. Mam nadzieję, że nie ma wśród nas widzów, którzy mają z tym problem. Przenosimy się do gazety Głos Ziemi Cieszyńskiej. Alimenciarz. Historia alimenciarza, taki artykuł zainteresował nas wybitnie. Alimenciarz to określenie raczej nie przynosi pozytywnych skojarzeń. Niepłacący zobowiązań tatusiowie to spory kłopot dla całej Polski. Uwaga, tylko w powiecie cieszyńskim 5,5 miliona złotych pomoc społeczna musiała wypłacić osobom, które nie otrzymują alimentów od tak zwanych tatusiów alimenciarzy. Co zrobić w przypadku, kiedy kieszeń alimenciarza jest pusta? Opisujemy historię pana Marka P. w Głosie Ziemi Cieszyńskiej, który jest bezrobotny, bezdomny, ale płacić alimenty zdaniem sądu musi. Zgłosił się do sądu celem obniżenia tych alimentów, ale zdaniem instancji sądowniczej musi płacić tak czy siak, bez względu na to, czy ma mieszkanie, czy ma z czego pokryć te alimenty, czy ma pracę, musi zapłacić. Także 200 zł miesięcznie, jak twierdzi pani Katarzyna Lindert-Kuligowska, sąd, autorka tego artykułu, rzecz jasna, sąd cały czas utrzymał, także niestety pan Marek zwolniony nie jest. Informacje również od strony prawnej, opisane dokładnie na 7 stronie Głosu Ziemi Cieszyńskiej. Można zajrzeć i można przeczytać. Drodzy Państwo, będziemy wracali jeszcze do prasy śląskiej, z tego względu, że mamy jeszcze kilka interesujących i ciekawych dla Państwa artykułów. A co ważne, są to informacje zza naszego ramienia, z naszej ulicy, także na pewno będą interesujące, zwłaszcza dla mieszkańców danych terenów.